Przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo. To jest punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia dzielnicy do budżetu partycypacyjnego. Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie, w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się w naszym mieście o tak zwanym budżecie partycypacyjnym, a więc mówiąc w takim dużym skrócie, chodzi o to, aby mieszkańcy decydowali o tym, na co mają być przeznaczone pieniądze, które z ich podatków trafiają do kasy miasta. No i jest taka idea również w Krakowie. Mówiliśmy o tym, kiedy przystępowaliśmy w tamtym roku, była taka propozycja ze strony władz miasta, był projekt realizowany m.in. przez Fundację Dużej Inicjatyw Społecznych, żeby dzielnice zadeklarowały chęć przystąpienia i wysokość środków, które przeznaczą na ten cel. I na tej podstawie zostały zakwalifikowane 3 dzielnice. Nasza dzielnica się nie znalazła z tego względu, że daliśmy, jak pamiętacie, 20 tysięcy, natomiast dzielnica, która dała najmniej, dała 50 tysięcy. No i to było główne kryterium, które o tym zadecydowało. Natomiast na szczęście radni miasta postanowili w budżecie przeznaczyć środki w budżecie na budżet partycypacyjny, który będzie realizowany na poziomie wszystkich krakowskich dzielnic. Przeznaczono na tą kwotę 1,5 miliona złotych, a więc jeżeli nie będziemy liczyli tych 3 dzielnic, to każda z dzielnic dostanie po 100 tysięcy. Jeżeli będziemy liczyli również te 3 dzielnice, no to po niecałe 100 tysięcy każda z dzielnic zostanie na ten cel. No i my dostaliśmy jako dzielnica zapytanie, czy przystępujemy do budżetu partycypacyjnego. To jak najbardziej jest to po pierwsze inicjatywa warta wsparcia, no bo ten walor edukacyjny odbywa tutaj niezwykle istotną rolę, aby zachęcić mieszkańców do tego, żeby, jak to mówił klasyk, brali sprawy w swoje ręce. Po drugie, w naszym interesie radnych jest też, żeby ta aktywność rosła. No bo to służy nam wszystkim, żeby ci mieszkańcy zgłaszali różnego rodzaju postulaty, żeby się uaktywniali, żeby dzielnica dobrze funkcjonowała, bo to również ma w tym zakresie ogromne znaczenie. No i po trzecie, są to konkretne środki finansowe, które możemy przeznaczyć na zadania, których beneficjentami będą nasi mieszkańcy. Dlatego też jako zarząd postanowiliśmy przygotować ten projekt uchwały. Oczywiście zasady gry będą ustalane, są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Jest już projekt harmonogramu, on zostanie jeszcze zatwierdzony przez Radę Miasta Krakowa. I zgodnie z tym harmonogramem do końca marca mieszkańcy będą mogli zgłosić zadania do budżetu partycypacyjnego. Następnie do końca kwietnia jednostki realizujące poszczególne zadania, czyli jeżeli na przykład mieszkańcy zgłoszą jakiś chodnik do wyremontowania, to w tym przypadku będzie ZIKI dokona weryfikacji tego zadania, więc czy jest on możliwy do realizacji pod względem prawnym, technicznym, a także oszacuje jego koszty. I następnie do końca maja zostanie przeprowadzone przez zarząd dzielnicy głosowanie wśród mieszkańców na temat poszczególnych projektów. I to głosowanie ma wyłonić te projekty, które zyskają w danym roku dofinansowanie. Są też pieniądze na budżet miejski partycypacyjny, to jest kwota 3 milionów złotych. Tak więc myślę, że no dobrze się stało, że dzielnice otrzymały taką szansę, bo ta budowanie tej demokracji to powinno rozpoczynać się właśnie tutaj na samym dole. My jesteśmy najlepszym tego przykładem, że no warto tutaj jak chodzi za tymi sprawami publicznymi pilnować tych rzeczy. Radni miasta oczywiście zajęci są różnego rodzaju ważnymi sprawami, ale istotnymi bardziej z punktu widzenia interesów całego miasta. Natomiast my jesteśmy tymi, którzy w pierwszej kolejności trafiają mieszkańcy ze swoimi problemami. No i stąd też jest to istotne. Ja uważam, że oczywiście efekt budżetu partycypacyjnego też musimy mieć tą świadomość, nie przyjdzie szybko, bo to będzie trudny i żmudny proces. Często wywołujący różnego rodzaju rozgoryczenia wśród mieszkańców, bo też musimy mieć świadomość tego i tu ogromna odpowiedzialność spoczywa też na nas wszystkich jako radnych dzielnicy, żeby dobrze to przeprowadzić, bo musimy mieć świadomość tego, że mieszkańcom, że będą mieli możliwość decydowania o tym, jak zostaną wydatkowane ich podatki, no to oczekiwania są ogromne. No
tymczasem te oczekiwania zderzą się z pewnymi ograniczeniami, które my znamy jako radni, ograniczeniami prawnymi, ograniczeniami finansowymi przede wszystkim. No i może faktycznie dojść tutaj do takiego zjawiska, no, troszkę rozczarowania, by nie powiedzieć też takiego braku zaufania czy też zniechęcenia do działalności w tej przestrzeni publicznej. Dlatego to dla nas jako radnych spoczywa też w tym zakresie duża odpowiedzialność, żeby ten proces przebiegał prawidłowo, żebyśmy wyjaśnili od początku do końca tą procedurę budżetu partycypacyjnego mieszkańcom, żeby z jednej strony ich zachęcić, ale też wyjaśnić im, no, że ta demokracja bezpośrednia ma też swoje ograniczenia. Oni muszą mieć świadomość tych ograniczeń, natomiast musimy się razem uczyć, razem z nimi. Także ten proces musi przebiegać, to jest wielka odpowiedzialność. Miasto uchwala, tak jak mówię, ustanawia zasady. Mam nadzieję, że będą rozsądne, że ten harmonogram będzie mądrze uchwalony. Natomiast mówię, jak najbardziej liczę, że zaangażujemy się w ten projekt, w którym też już mamy jakiś udział, bo przypomnę, że przecież w 2012 roku z naszej organizacji pierwszej realizowaliśmy taką namiastkę budżetu partycypacyjnego. Przypomnę, że była to inicjatywa lokalna. Był podobny tryb, czyli mieszkańcy głosują nad pewnymi zadaniami, wybierają pewne przedsięwzięcia, które są finansowane ze środków publicznych. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Zanim otworzę dyskusję, poprosiłbym przewodniczącego Komisji do Spraw Współpracy, czy opiniowała komisja. Nasza komisja nie zebrała się, natomiast ja myślę, że jak najbardziej podjęcie tej uchwały, no w ogóle jak dla mnie nie podlega dyskusji i zachęcam wszystkich Państwa radnych do tego, abyście poparli tą uchwałę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Panią Ja chciałam zapytać, czy w ramach tego funduszu będą tylko zadania konkretne, czy różne imprezy też można będzie? Czy to będą na jakieś inwestycyjne tylko zadania? Nie, tylko inwestycyjne, to jak w będzie nieograniczone. Ja a propos zderzenia z rzeczywistością, to myślę, że najwięcej to się chyba zderzą z rzeczywistością mieszkańcy. I jak ZIKIT przyśle rozliczenie i przedstawi swoje szalone ceny. Bo na przykład u mnie w tych ogródkach jordanowskich wybrasują te ceny, tylko na przykład jakie oni mają za poświadki. Za wszystko. Bo mieszkańcy ten czas będą mieli chcieć wgląd, prawda? Ile na co zostało. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten walor edukacyjny. Też musimy pamiętać o tym, że często my jako radni, czyli w cudzysłowie dysponenci środków publicznych, jesteśmy oskarżani o to, że nie jesteśmy w stanie zrealizować różnego rodzaju ważnych dla mieszkańców inwestycji. Natomiast dzięki temu budżetowi partycypacyjnego mieszkańcy będą mieli świadomość, że poszczególne inwestycje, które też chcemy zrealizować, po pierwsze kosztują, a po drugie też mają swój tryb realizacji i niekoniecznie są możliwe do realizacji, bo na przykład star własnościowy uniemożliwia to uniemożliwia. Także tutaj ten walor edukacyjny jest niezwykle istotny. A także jest potem pani Weronika Szemilowicz. Chciałem jeszcze dodać, że dobrze się stało, że ten budżet partycypacyjny jest jakby dodatkowym środkiem. Ten rok, który był pilot, nie znaczy się, to jest dodatkowe pieniądze przeznaczone na budżet miasta. Są dodatkowe środki, chociaż toczyły się dyskusje na ten temat podczas powstawania tego projektu, żeby to były środki wyasygnowane z budżetu dzielnic. Dlatego nie doszło, dzielnice przeciwstawiły się temu. Powiem tak, ten rok pilotażowy, który teraz był, pomysł, idea budżetu partycypacyjnego powstała już po uchwaleniu budżetu dzielnic. Czyli dzielnice, które przystąpiły do tego budżetu partycypacyjnego, można by było powiedzieć, że miały niezaangażowane te środki, które przeznaczyły na budżet partycypacyjny, bądź też nie miały pomysłu na te środki. Natomiast te dzielnice, które już miały, powiedzmy, środki zaangażowane i nie miały pieniędzy na przystąpienie, no, z racji tego, że albo wiedziały, jak wydatkować swoje środki, albo nie miały na tyle środków. Tak jak w naszym przypadku przeznaczyliśmy niewielką kwotę tych środków, no bo tyle mieliśmy tylko z rezerwy, prawda, na wolnych środków. No. Można powiedzieć i dobrze, i źle. Był to rok pilotażowy. Te dzielnice, które, powiedzmy, realizowały ten budżet,
ludzie tam, tak jak przewodniczący powiedział, zderzyli się z rzeczywistością. Przeważnie to były realizowane jakieś remonty drobne ulic, ogródki jordanowskie, place zabaw, czy tam remonty jakichś skwerków. Czyli praktycznie te rzeczy, które my robimy. Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, że budżet partycypacyjny, gdyby się zastanowić głębiej, no jest to powielanie naszej funkcji troszeczkę, bo my jako radni reprezentujemy dany okręg. W naszej roli jest kontaktować się ze społecznością lokalną cały czas badać te potrzeby i te potrzeby tutaj przedstawić, tu je realizować. Jesteśmy wybrani jako bardziej kompetentni, ci, którzy wiedzą, jak to działa, jak to funkcjonuje i jak to przeprowadzić. I na nas spoczywa ta odpowiedzialność. Myślę, że funkcja edukacyjna w tym budżecie partycypacyjnym będzie największa. A oprócz tego ważne jest to, że to są nowe środki, czyli naszą funkcją w tym momencie będzie tak zmobilizować społeczność, żeby przedstawiła bardzo dobry projekt i te 3 miliony, które są z miasta, będzie brało, prawda, udział w takim konkursie. Jeżeli my jako radni będziemy w stanie zmobilizować społeczność lokalną do tego, żeby przedstawiła bardzo dobre projekty, oznaczać to będzie, że te pieniądze spłyną do naszej dzielnicy. Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle bardzo się cieszę, że jest taka możliwość przystąpienia do tego budżetu i że ze mną już się wykontaktowali niektórzy mieszkańcy Łęgów, wyrażając swoje zainteresowanie budżetem partycypacyjnym i pytając właśnie, czy na pewno przystąpimy, bo są zainteresowani, więc mam nadzieję, że uda się zrobić coś dobrego. Dziękuję bardzo panu Radnemu. Czy jeszcze ktoś chce głos? Ja jeszcze na zakończenie jedną rzecz, bo tutaj Marek powiedział o tym, że jest to w jakimś tam stopniu powielanie. Można tak na to patrzeć, natomiast ja bym też chciał rozwiać pewne obawy, bo ja bym wolał spoglądać na budżet partycypacyjny jako uzupełnianie naszej działalności. To jest tak, że tak jak demokracja przedstawicielska jest uzupełnieniem demokracji bezpośredniej. Nie wszędzie można zastosować demokrację bezpośrednią, tam stosuje się demokrację przedstawicielską i naród. Nie można każdej decyzji podejmować przez mieszkańców, ale my jako radni możemy w imieniu mieszkańców taką decyzję podejmować, ale są pewne decyzje ważne z punktu widzenia mieszkańców, które niekoniecznie muszą być zdecydowane na nas, które mogą podjąć bezpośrednio sami mieszkańcy. Tak więc ja uważam, że tutaj jest to komplementarne, więc uzupełnienie. Tam, gdzie my nie możemy, mogą mieszkańcy i naród. Dlatego nie miałbym takich obaw, a wiem, że takie obawy są, bo niektórzy radni faktycznie wiem, że takie odnoszą wrażenie, ale to jest takie, jak bym powiedział, wrażenie pozorne. Dziękuję bardzo Państwu. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia, głosy? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się otrzymał z głosu. Nie widzę, dziękuję. Uchwała z tego, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do